otoczenie, starożytność z nowoczesnością. Jak widzicie, zabudowania, budynki Deutsche Bahn. A my sobie idziemy nad rzekę obecnie. Jak widzicie, wszystko w tej części jest właściwie zachowane historycznie. Więc tu jak najbardziej można zobaczyć kawał swojej historii. Jak widzicie, wszędzie są ślady historii. Przed nami jest plac Gestapo SS, otwarte muzeum, otwarta prezentacja, topografia terroru, jak to się wszystko wydarzało. 39-45, teraz na nią właśnie idziemy. Słuchajcie, topografia terroru. A w tle, jak widzicie, jest mój hotel. Dokładnie widzicie jeszcze zachowane ślady starego muru, rozbitych instalacji murowych. Wszystko historia II wojny, słuchajcie. Berliner Mur oczywiście. Berlin z czasów Republiki Weimarskiej. Przejdziemy sobie teraz całą ekspozycję. Halo. Centrum Polityki i Przemysłu, jak widzicie, Republika Weimarska, kulturalne i edukacyjne centrum, oczywiście, Berlin. Wtedy Hitler szalał, pociskał, chciał wszystko co możliwe wyciągnąć dla siebie, chciał przejąć politykę. Kryzys w polityce, w którym właściwie po którym właściwie Hitler wypłynął na głębie, kiedy powstało NSDAP. Tak, partia nazistowska III Rzeszy. Hitler kanclerzem Rzeszy. Palenie książek, tak, dokładnie, zabronionych, mądrościowych. Kultura, ludzie kultury, nauki byli tępieni, jak wiecie, ale historii wam nie muszę tłumaczyć. Chyba, oczywiście. I czegoś takiego chcecie, panie alkoholiku Dawidzie, na przykład?
Dokładnie, słuchajcie. Tępienie ludzi asocjalnych, aspołecznych według Hitlera. Czyżby Juda, Żydzi i nie tylko, tak? Dawid, chcesz takich rzeczy dla wszystkich? Dla tych, których nie lubisz? Dla tych, których ostro nagabujesz? Chcesz powtórki z historii? Serio? Misja arianizowania, tak? Rasa aryjska, słuchajcie. Pogrom wrześniowy, 38. Resztki murów starej Gestapo SS komendy, na których gruzach powstało właśnie taka sala wspomnień. Tak, historyczne igrzyska olimpijskie. Ale oczywiście po igrzyskach była co? Agresja, jak często się po alkoholu zdarza. W rodzinie również. I to jest właśnie potwór. Megalomania, wielkość i rasizm. Wącik, cuzik. Drugi, czyli zaczynają się deportacje. Oczywiście kwestii żydowskiej, jak widzicie na początku. Także tu tak naprawdę 42 zaczęła się akcja w samym Berlinie. Z racji tego, że oglądamy właśnie historię Berlina w latach 33 do 45, czyli samego powstania Hitlera. Koniec walki, Endkampf, oblężenie Berlina i tu, gdzie byliśmy przed chwilą, gdzie w bunkrze Hitler dokonał samobójstwa, według oficjalnych wersji, według różnych historii spiskowych wyemigrował do Argentyny. Kto wie, niemniej oficjalna wersja jest, że w bunkrze, w którym byliśmy, kawałeczek się nagrał, więc to wam też pokażę. Właśnie tam się skończyło. Procesy powojenne, słuchajcie. Międzynarodowy Sąd Militarny Wojskowy. Kaci i oprawcy. I znowu jesteśmy w masce. Jesteśmy w drugiej części tego muzeum. Jak widzicie, jesteśmy w nadbudówce, w budynku, gdzie jest dodatkowa
makieta, organizacja tego terenu, gdzie jesteśmy. Jak widzicie, kwatera dowodzenia nazistowskiego. Jak to tu w Berlinie na tym terenie wszystko wyglądało. Więc no było to ogromne, musicie sami przyznać. To jest tylko część zachowana i niezachowana ruiny. I to muzeum, słuchajcie, jest tutaj za darmo. Niemniej oczywiście, jak wszędzie tutaj, musicie nosić maseczki. Z racji tejże korony. Topografia terroru. Rys historyczny. Jak to wyglądało, słuchajcie, jak to Hitler powoli przejmował władzę. Hitler numer 1 w czystości rasy. Ciekawe. Zobaczcie. Tak to kiedyś wyglądało. Siła. Naród socjalistyczny. Przejmuje władzę. Ciekawe. Skąd my to znamy? Naród socjalistyczny. Prawie jak w naszej kochanej Polsce, prawda? Siła socjalistów, populistyczna, płynąca na fali. Przejęcie dowództwa w Bundestagu. Kwestia izolacji żydowskiej i nie tylko, oczywiście, bo Hitler chciał wszystko według czystości rasy. Gejów, homo, lesbijki, trans, wszystkich, którzy mu się sprzeciwiali, naukowców. No właśnie, kwestia homoseksualna. Tak, panie Dawidzie? Czy taką kwestię chciałbyś sprawić? Widząc takie potwory? Myślę, że bardziej tobie by się takie coś przydało. Zatraktowanie rodziny po alkoholu, prawda? Ale to już koniec aluzji do ciebie. Żal się na ciebie. Po prostu odnosić. Obozy, obozy. Zdemolowany kraj.